Dolecieliśmy. Idziemy do samochodu i lecimy do mieszkanka. Teraz challenge, żeby zaparkować. To jest mega ciasne miejsce parkingowe. A jesteśmy krową. Miniś pięknie zaparkował. I teraz jedziemy tunelbaną, czyli takim w sumie metrem. Na centralny to około 15 minut nam zajmie. Miniu! Siedzimy ze starym na ławeczce i podziwiamy piękne widoczki. Dzisiaj jest w ogóle 27 stopni, jest przepiękna pogoda w Sztokholmie. To wygląda jak takie przystanki na łodzie i chcemy sobie wykupić jakiś może rejs po całym mieście. Tutaj widać, że jest jakiś wycieczkowiec. Mega ciepło. Siedzimy w słoneczku. Ja mam chicken quesadilla i tutaj mam mango lemonade. Przepyszna. Miniuś ma burgerka. Tak sytuacja wygląda. Idziemy ze starym na spacer. Kilka godzin później na żarcie poszli na drzemeczkę i teraz spacerek na jeziorko. Wylądowaliśmy na Solnej i podjechaliśmy dwie stacje od nas. Chcemy podjechać gdzieś w jakąś miejscówkę blisko wody, żeby pochillować, bo jeszcze jest słoneczko, a jest 18. Ogarniemy, ale w ogóle to są takie piękne stacje i takie tematyczne. Każda stacja jest zupełnie inna. Ciekawe, ciekawe. O, a tutaj jest straszny zwierz, ty go zjesz. Dobra, musimy tam przejść, żeby pojechać na tą stację. Stary ma rację. Stary się zna. Zmiana planów. Pochodzimy po Solnej. Nie chce nam się już dzisiaj kombinować. Też nie wiemy jak dojechać, ale... Stary jednak nie wie. O, ups! Tu jest Mall of Scandinavia. Ja wcale nie wiedziałam, stary. Ale musimy wejść, jak już jesteśmy. I nawet po schodach warto iść, jak tam jest centrum handlowe. A tu mamy... Mall of Scandinavia. Idziemy tam, stary. Jesteś zadowolony, Dawid? Jesteśmy w Maxie i mamy shake'i mango i można chodzić po centrum, tak? Dawid się zgodził. Tutaj mamy Tesla Design Studio. Chcieliśmy iść do Lidla, ale nie zdążyliśmy, więc poszliśmy do IKI. No i tutaj pójdziemy do Kopa, bo jest bliżej nas, a baliśmy się, że po prostu nie zdążymy nawet do tego Kopa, bo jest do 22.
My tak po 21 byliśmy w Ice, a mamy jeszcze dwie stacje tunelbaną do mieszkanka. No i wtedy jeszcze co? Ile się idzie? Z 5 minut pieszo jeszcze z tunelbanem. 5 minut. 5 minut. Także tak, jedziemy do mieszkanka. Mamy coś ciekawego na Netflixie. I... pełnia jest przepięknie. Oh my god! Oh my god, amazing! Miniuś. Czy ty włączyłeś Good Doctor? Jej, czwarty sezon, polecanko. Niesamowite śniadanko, szyk szuka. Niam. Idziemy ze starym na miasto. Dzień drugi. Panie Darku, prosimy. Ale pięknie dzisiaj jest. Znowu idziemy na metro. Na centralny. Dużo różnych knajpek. Tam była grecka, hawajska, tutaj jest tajska. Delikatna, subtelna górka, ale zdążyłam się zmęczyć. Jest 27 stopni i jest mega ciepło. A tutaj są jakieś remonty. Royal Palace. Za rok będzie ładnie. Tutaj mamy muzeum, gdzie odbiera się Nagrodę Nobla. Nice. Stary znowu ucieka, no. Ja nie nadążam, jest tak ciepło, nie mam takiej kondycji jak stary. Do takiej klimatycznej kawiarenki. O! Wzięliśmy takie cynamonowe ciasteczka. Myślałam, że ta woda jest niegazowana. Otworzyłam ją i normalnie bomba. Tutaj opryskałam szybę. Miniuś jest opryskany. Ja też. Masakra. Przypał. Ktoś tu w ogóle w bloku zostawił książki i można sobie wziąć. Wasz ogód, proszę bardzo. Dzięki. A ja nie umiem wszystkiego. Idziemy do kopa. Bo jakieś fajne itemsy, pyszności. To jest nawet maksowy dressing. Nieźle. U nas nie ma takiego pysznego. Dzisiaj dla odmiany jedziemy na wyspę. Opalać się na skałach. Z Sarem. Na tak piękną pogodę, że trzeba to wykorzystać i chciałam się trochę poopalać, ale nie wzięłam kremu z filtrem. Więc muszę sobie po drodze kupić. Mam nadzieję, że na stacji będzie. Bo znowuż jedziemy tunelbanem, ale z jakimiś przesiadkami, bo bezpośrednio nie jedzie. Metra. Nic. Teraz musimy jeszcze
znaleźć przystanek autobusowy, autobusem 3 przystanki podjechać i będziemy na tej samej witej wyspie, którą jest Longholmen. I... Nasz? Pobiegniemy. W przystanku jest fajna mapka Sztokholmu i my jedziemy tutaj na tą wysepkę Longholmen. No i popalamy się pewnie tam na skałach, taki Swedish vibe. Nam uciekł, bo to nie jest ten właściwy uciek nam, więc czekamy. Chciałam tam wejść do wody, no i weszłam, ale się poślizgnęłam. I mi... Paznokieć oderwała, aż mi się ręka trzęsie, bo mnie tak boli. Stary się śmieje. Jeszcze mam śniaka na pupie. Świetnie. Zmiana outfitu i idziemy zjeść obiadek. Trochę późno, było 18. Jest taka obiadokolacja. Jesteśmy w pizzerii 1889, Fine Pizza, tutaj gdzieś dam lokalizację. I tutaj w ogóle fajnie można przy stolikach zamówić w apce i nie trzeba podchodzić tam. Czekamy na pizzunię, stary sobie wziął piwko, a ja wodę. Trzeba pizzunia, wygląda smakowicie i naprawdę tutaj są dobre pizze. Taka przyjemność, 130 koron. Wzięliśmy sobie oliwę do pizzuni, ja uwielbiam czosnkową. Będzie pyszna. W ogóle w Szwecji można pić wodę z kranu i tutaj w restauracji można sobie nalać za friko. Bardzo fajnie. Kremu nalejemy od razu. Można na samym piwie żyć. Ma stary, napij się wody. Idziemy. Ja piszę jeden. Stary, na czerwonym przechodzisz? Minus! Dobra, zielone już. Zwracam honor. Tęskniłeś? Z imprezy. Jedziemy do kopa i trzeba dom posprzątać. Tak? Koniec wakacji. Jutro lecimy. W kopie. I wdrapujemy się. Tam mamy mieszkanie. Co? Klodziuszkowi już wysyłam. Mam sobie takiego Roda Dumle. A jak takiego? Jest. I oglądamy Netflix and chill, proszę bardzo. No i wracamy. Oni powiedzieli, że pogoda się nie polepszy w Gdańsku i dlatego nas do terminala puszczają. Wylądowaliśmy w Warszawie, mieliśmy wylądować w Gdańsku, ale pogoda na to nie pozwoliła. Chwilę nas trzymali w samolocie, ale finalnie puszczają nas na terminal w Modlinie. Zobaczymy, co dalej. Może ze starym spędzimy dzień w bawce. Bra,
jesteśmy w Warszawce. Idziemy teraz na tramwaj i pojedziemy sobie do hotelu zostawić rzeczy i musimy coś koniecznie zjeść, bo jesteśmy głodni. Sprawa wygląda tak. Mieli podstawić tam w ciągu godziny, dwóch autokary do Gdańska, ale myśmy z tego nie skorzystali, no bo 5 godzin jazdy, zmęczeni. Woleliśmy sobie zostać w Wawce na noc i jutro sobie jeszcze tutaj pochodzimy i wrócimy pociągiem, więc spoko. Tramwaj podjeżdża pod sam hotel. Tam go widać. Jest i on, Holiday Inn Express. I jesteśmy w Holiday Inn Express na Mokotowie. Bardzo fajnie, bo przez Bookinga sobie zabukowaliśmy. No i tak, jesteśmy w hotelu już. Jest po 22, więc już do żadnej restauracji nie pójdziemy, bo już jest za późno, ale pewnie zamówimy sobie przez Pyszne coś, obejrzymy jakiś film. No i co, jutro pewnie pochodzimy po Warszawce i pojedziemy. Jeszcze w ogóle biletu na pociąg nie kupiliśmy, ale pewnie zaraz kupimy. Także tak, niespodziewany trip do Wawki, kończący w sumie vlog prawie ze Sztokholmu. Tak wyszło. Po 23:00 Klepsik wlatuje. Jej! Tutaj w ogóle są fajne mydełka i też właśnie do ciała. I to mega ładnie pachnie. Grę spoczko. Lecimy.